Witam w nowym odcinku Zagrajmy w Ambrum. Zanim wyruszymy, jeszcze jedna rzecz sprawdziłem w międzyczasie. Jednak nasza drużyna jest w stanie poradzić sobie z zombie na cmentarzu. A że zombie robią fajne itemki, szukamy. W tej chwili łażę po to, żeby... O właśnie. Random encounter. Ilejemy się zombie. Zombie mają dość twardy pancerz i dużo HP, ale same nie mają za bardzo dobrej broni. Zaklęcie trucizny, jakiego używają, nie jest szkodliwe w trakcie walki, więc możemy spokojnie olać. Kwestia cierpliwości i tego, że nie trafią im się crity takie jak ten. Okej, jeden zombie z głowy. Na pozbywanie się ożywieńców mamy jeszcze jeden item. Święty róg, który trzyma Egil. Święty róg ma efekt zaklęcia Dispel Undead. Problem z tym zaklęciem jest taki, że ono kompletnie usuwa zombie, a nie zabija je. Efekt jest taki, że itemki, które by wydropił, przepadają. A także nie jestem pewien, czy też expa nie dostajemy wtedy takie zombie. Dlatego róg jest ostatecznością. Kiedy już widzę, że będę miał poważne kłopoty, to wtedy ewentualnie będę rozważał użycie go. Zombie wyjątkowo nie jest głupie. Ma... O, ale za dużo HP. Ok, Egil ma 5 punktów nauki. Chętnie wykorzystamy je. Trzy strzały na to mi to. Dobra, i teraz robimy tak, że błyskawicznie idę tutaj. Chyba. Zaraz, bo ojca Antoniego nie ma. Czy ktoś tu jeszcze jest w stanie wyleczyć? Oj, chyba nie. Będę musiał użyć podków. Tak. Leczenie trucizny. I leczenie trucizny. Plus 7, a to ma plus 6, czyli to jest na sprzedaż. A jak już ma ten pan, już dobra. To tak, błyskawicznie do trenera. Aha, już pewnie późna godzina jest. Wydaje mi się nie podoba, ale... tak, czy on ma długi? Nie ma tu łuków. Ale zaraz będziemy czytać na chainmail, dobra. To tak. Co? Tak. Kupię chainmail shirt Egilowi. Niech je nosi z dumą. Okej,
Odpchnąłbym też jego noże, ale trochę się boję, że będę bardziej potrzebował miejsca w przyszłości u handlarza, żeby mu opchnąć itemki. Dobra. Dobra. Czyli jesteśmy w gruncie rzeczy ustawieni. Idziemy się rozprawić. A najpierw safe. Idziemy się rozprawić z szefem tutejszym. I starzec w gnijącym płaszczu tam jest z tyłu i kontroluje ożywieńców. A więc walczymy. Tak, trzeba się nimi jakoś ostrożnie zająć. Podczas gdy zombie master będzie spamował atakami. To może być dość ryzykowne, zależy jak mu się powiedzieć ze spalami. Głównym moim problemem jest szkielet. Wiem, że dam radę zombie, ale nie jestem pewien, czy dam radę szkieletowi, bo ostatnio mając się go od razu pozbyłem rogiem. Zaklęcie irytacji. Niektórzy nie potrzebują zaklęć, żeby irytować. Ok, szkielet poszedł bardzo szybko. To mi się podoba. I teraz taki myk. Niech się może wyleczy. Tak, tak. Ja atakuję. Także jeśli zombie meister, meister zombie, nie ciśnie jeszcze paroma zaklęciami, będzie po nim. Jego śmieszna prota nie jest w stanie nic zrobić, a zombie zaraz padnie. W każdym razie padnie, kiedy Egil przestanie mieć zeza. Ok, zombie pad, został sam fryer. Ta muzyka. Nie będę ryzykował, niech Egil jeszcze raz się leczy. Sztylet, a nie zwykły sztylet, tylko sztylet na komandy.
i po sprawie. O, nasz bohater ma już kolejny poziom. Fajnie, teraz... Teraz tak, przede wszystkim sztylet nekromanty. Plus 7 obrażeń, wcale nieźle. Broszka, szaty na sprzedaż, pancerz. Inny pancerz. Okazuje się, że szkielety są słabsze od zombie. Tylko się cieszyć. Bo jest zakręciami, mam nadzieję, że jeszcze trochę miejsca ma. Żywek, nie wiem po co. Sandałki jeszcze opniemy, dobra. Zegar możemy sprzedać, a możemy go po prostu użyć, a znajomość godziny się przyda w tej grze. Okej? Okay. Proszę bardzo, mamy godzinę. Ale późno. Nie, żarty na bok powinienem... Aha, dobra, jest jeszcze parę... Tak, ładnie. Gdzie jest ten gościu? I teraz tak, powinienem mu dać tą broszkę. Hasło to jest Silk. Silk to jest postacią również z Amberstar. Prawdopodobnie jak wszyscy herosi do czegoś doszedł, delikatnie mówiąc. Nas na razie interesuje, prześpimy się. Jest godzina 7. Zejdziemy może do piwnicy. Chociaż prawdę mówiąc nie ma aż tak dużej potrzeby w tej chwili zwiedzania okolicy. W gildii złodziei nie za bardzo jest rzeczy dla nas do robienia. Później będziemy mogli może tutaj wyćwiczyć postacie w sztuce złodziejskiej, ale w tej chwili nie bardzo. Nasz bohater owszem trochę umie w tej kwestii, można go szkolić, ale lepiej przyda się... O, pajączki. Ale bardziej się przyda po prostu ćwiczyć mu walkę. Dopiero jak wymaksuje walkę, będzie można pomyśleć o inwestowaniu w inne dziedziny. A i wtedy będą już wtedy lepsi złodzieje, lepsi magowie. Niestety mechanika jest w pewnym stopniu minusem tej gry. Ale prawdę mówiąc, w tamtych czasach gier RPG z dobrą mechaniką było jak na lekarstwo. W większości z nich była, bo była, albo była po prostu zerżnięta z licencji. Tak jak sobie myślę, jaki RPG można by nazwać dobrym mechanicznie, to mi nic nie przychodzi do głowy. Ze staroci amigowych. Tylko licencjonowane Shadowruny, nie Shadowruny. Niestety panią tam ucieknie. Utracony eksp, ale cóż robić. Te ludzi, które przegapiłem. Kolejny pająk. Może lepiej będę się skupiał, ale będzie mniejsza szansa, że nie ucieknie taki. Okej, jeden z głowy.
Naszym długoterminowym planem w tej chwili jest... O kurde, znowu. Jeszcze ma short sword. Naszym długoterminowym planem w tej chwili trochę się pobijam w piwnicy i będę chciał odblokować ojca Antoniego. Nie jest on mi aż tak bardzo potrzebny, ale po prostu chcę mieć dostęp do wieży alchemika bez cheatowania, bo wiem, jakie hasło jest tam potrzebne. W każdym razie, żeby ojca Antoniego odblokować, musimy zabić swojego dziadka. A mianowicie chodzi o to, że jak znajdziemy narzędzia w piwnicy i zaniesiemy je do ojca, dziadka okaże się, że on jest martwy. Nie no, obie bronie mu się zepsuły. Co to ma być? To się okaże, że on w międzyczasie zmarł i ojciec Antony wyjdzie, się pokaże i wróci tutaj. Tutaj będzie można z nim pogadać i wtedy poda nam hasło. Takie trochę. No nieważne. W międzyczasie Egil połamał wszystkie bronie, jakie posiadał. Cyrk. Ok. I znowu pająki. I ludzie będzie można też itemki opychać, więc w sumie to jest taki przynajmniej profit. Muszę wypróbować tą szybką walkę. Jeden palny w głowie. W ogóle począłem z perspektywy czasu na Amidze RPG-ów było nie tak znowu wiele. Były Beholdery. Były porty Wizardry aż do 6, Might and Magic 1 i 2. Trójka chyba też. No, Ambery były. Były Das Schwarze Auge, Perihelion, Garść Goldboxów. Było sporo kaszan, jak na przykład Shadowlands i Shadow Worlds. Był Hilt, który był kompletną porażką. Ciężko było dobrego RPGa. Ale za to jak się dobry trafiał, to się trafiał właśnie Ambermoon, to się trafiał Perihelion. Albo Whale's Voyage. O takim Captive nie wspomnę. No tak, dobra. Nie ma co ścigać pająka, i tak czy się ubiliśmy. To dobry wynik. Zagubiłem się. Tutaj tak. Tak, i tutaj powinien być handlarz.
Aha, on znowu tylko w nocy. No dobra, wychodzimy na powierzchnię, opychamy szaleństwo handlarza, kupujemy porządną broń Egilowi, ćwiczymy obu patafianów do maksimum posiadanych punktów. I lecimy lać się ze złodziejami. Nie, tak. Przynajmniej kasy mi nie braknie. Dobra, aż taki desperacki nie jestem. Ostatni longsword. Lepiej, żeby go Egil nie połamał. Okej. Okay. Teraz skok tutaj. Nie, nie tutaj. Tutaj. Okej. Jak tam mają statystyki? 58% i 54%. To już wcale nieźle. No, wcale nieźle. Okej. Wychodzimy. Serio, na wszelki wypadek idziemy szukać domu złodziei, który jest gdzieś na pustyni na północny wschód. Skąd wiem? A no wiem dlatego, że trzeba go samemu znaleźć zwyczajnie. Może iść do skutku. O, proszę, jak łatwo. Wpadliśmy w alarm. Trochę hałasu i cisza. Wszyscy gdzieś się pochowali. Tak, tutaj jest pewna dźwigienka. Wydaje mi się, że ruszenie tej dźwigni zainicjuje starcie z bossem. Okej. Złodzieje. To są praktycznie ci sami bandyci, co byli w mieście, tylko że ich jest trzech. Że jest kwestia tego, żeby nam się bronie nie połamały. Pancerze też nie i Bob jest swoim wujkiem. O, proszę bardzo. Największym dylematem będzie uniesienie wszystkich rzeczy, jakie będziemy wyzbierali po nich. Najpewniej po walce z tymi czterema gościami się po prostu cofnę do miasta. Pan tutaj tłuszcz obleciał, niestety za późno. Gites. Może tak zrobię, że dropnę oba noże. Co jeszcze mógłbym wywalić?
tabliczkę runiczną, którą i tak będę korzystał z wypisanych. Tak. Aha, i książka Rachnidów to też. Dziękujemy. Dziękujemy. Więcej lutu. Coś ciekawe mnie, co się działo z ludźmi z Talionu po tym, jak ukończyli Ambermoon. Część z nich na pewno pracowała nad Albionem. Kto grał w Albiona, przynajmniej jeden z was grał, natychmiast kojarzy styl graficzny, nie mówiąc już o mechanice walki, mechanice postaci, mechanice poruszania się i wszystkim innym. Co się jednak z nimi stało po Albionie? Z niego nie wiem. A szkoda. I zacięcie do RPG-ów. Mniejsze do platformówek. Jak ci co grali w Lionhearta, może się zgodzą i może się nie zgodzą. Lionheart był ładną grą. Chyba go nie pokazywałem w ramach Amiga Time. Trzeba będzie to nadrobić. Lionheart był ładną grą, ale trochę niewygodną w sterowaniu i strasznie ślamazarną w tempie. Dlatego mi nigdy do gustu nie przypadł. Tu gadu gadu, a tu bandyta już ucieka. Okej. O, kolejny level, jak fajnie. Tak. Hehe, bandyta myślał, że ucieknie, a teraz mogę do niego podbiec. I nie trafić. I widzisz. Oj, kolejny poziom. Proszę bardzo, tłumy szaleją. Skończyło mi się miejsce. Bym coś wypieprzył, tylko co? Spoj. Blink może. A czegi może coś wypieprzyć? Kamienie do poty. Tego na pewno nie potrzebuję.
Mały drobiazg, taki upierdliwy. Na szczęście, jak musimy dropić 100 itemów, też nie patrzymy przez tą animację, tylko przez pierwsze kilka sztuk. Ok. Nawialiśmy temu gościowi, a to znaczy, że możemy wrócić. Wszystko sprzedać. Wyćwiczyć się i w ogóle. Jest późna godzina, więc może od razu skoczę do handlarza w Gildii Złodziei i zobaczymy, czy on coś ciekawego ma, czy nie ma. Raczej nie ma, ale pójdziemy. Zawsze mi rozbraja ten moonwalk Starka. Wchodzimy do miasta. Okej. Jaki ma równy do 8 wieczorem. 9. Co? Rozmarnowałem pochodnie, ale par 6. Kupiłem pokój i nie wyspałem się. 30 GP w plecy. Pewnie o 9 jest otwarty. Nie? Pewnie o 10. Tak. Ale będziemy bogaci. Swoją drogą, twórcy sprytnie, przynajmniej interfejs pomyśleli, tymi przyciskami po prawej stronie można sterować też numpadem. Jest całkiem wygodne w praktyce. Dobra, 2000 golda, co ja z taką kasą zrobię? Pewnie przepiję. Żarty żartami, ale w sumie przydałoby się kupić parę potków leczących, przynajmniej dealowi je dać. I chyba tak zrobię. No. Aha, on sprzedaje zaklęcia. To nie, zaklęcia mi nic nie dają. Jest już gdzieś handlarz potkami? Jak ten czas leci swoją drogą, tylko chwilę tutaj się kręcę, już jest godzina druga prawie. Zdawało mi się, że podkup można tutaj kupić, widać się tylko zdawało. Ale to przynajmniej jest dobry pretekst, żeby skoczyć do Gildii Złodziei. Kolejna pochodnia. Na opartego to bym mógł próbować rzucać zaklęcia. W końcu uczyłem się
Może chodzi o pierwszej w nocy do ósmej w nocy. Dobra. Widać nic z tego. Idziemy dalej ubijać. A swoją drogą jak nasze skille 58 i 62. A to jest wyraźne poprawienie. No już się ciemno robi. Jest, dobra, jakoś na chwilę. I walczymy, dobra, z tą porcją złodziei. Bandytów, cwaniaczków, żydliwców, lumpów, nic po nich. Szarż chlunów, jak słyszałem parę razy w mieście. Fajne miasto, nie? Pewnie, już jeden mi na pewno ucieknie. Ej, tak. Okay, teraz tak. Tutaj nie ma nic. Przydałby się wytrych, ponieważ się obawiam, iż że pułapka jest na tej skrzyni. Jak spróbuję ją rozwalić, to mi pozabija wszystkich. Spróbujemy się napisać. No właśnie. By the way, tak wygląda game over. No i za tą skrzynię się zabiorę później, jak będę miał wreszcie dostęp do gildii złodziei. I będę miał u nich kupione wytrychy. Tak, jedziemy, zabijamy bandytów. Jeden z głowy, drugi z głowy. Coraz lepiej na midzie i w tej chwili jedynym ograniczającym nas czynnikiem jest to, że mamy kijowe bronie i na przykład taki ork nas wyśmieje, po czym rozpieprzy. Okej, kasa. Sztyletów nie będę podnosił. 30 gadat, nawet nie opłaca się targać. Niekiedy mam tylu ludzi do ubicia. No nie.
Nie, odczytujemy grę. No za dużo tego psucia się. Wiesz, że dopiero co zapisywałem. Aj mu pieprzą. A dzień dobry za 7 HP. Chociaż to pewnie oznacza, że zaraz będzie po prostu uciekał. No nie zdążył. Swoją drogą grafika, jak widać, jest trochę nierówna. Tła są ładne, sprite'y są ładne. Ale znowu ekran grafiki game'owej był przepaskudny. Okej. Okej. Kolejny kolega. I ci dwa. Oczywiście, jak mi zależy, to zaczyna pudłować. No, wreszcie. Ta skrzynia też prawdopodobnie jest zamknięta. Tak. Przyjdę tutaj później z wytrychami. Chyba, że... O, pięknie. O, jak fajnie. Mocny łuk. Jedna ze złotych podków. Ile ma obrażeń? Plus 12. Aż mnie kusi kupić strzały. To byłby całkiem dobry pomysł. Złote podkowy z złotymi podkowami, ale... Tak... Wytrzymałość. Egil jest już trochę przeciążony, a nasz bohater też jest na granicy, więc... Więc co? Znowu sprzedajemy. Zaraz zobaczymy, czy dobrze mi się zdawało, że chodzi o pierwszą w nocy do 8 rano. Wbrew temu, co było napisane.
Ach, tego się w sumie spodziewałem, że żadne zaklęć się nie powiedzie. No właśnie. Łom nie potrzeba. Kompas by się prędzej przydał. Wytrychów kupię wszystkie 9. Zawsze się przydadzą. Leczenie trucizny niepotrzebne tak bardzo. Magiczne strzały. Kupię sobie 10. Ubiorę na bohatera i w trakcie starcia z bossem złodziei będę pruł z łuku z magicznymi strzałami. To powinno poprawić moje szanse. Latarnie. Dobra, to sprzedajemy mu szajs. Wszelkiej maści. Tak, i kupię ten kompas, przyda się, naprawdę się przyda. Dobra, jesteśmy ustawieni. Okej. Na powierzchnię. I spróbujemy się przespać. Training points, chyba nikt nie ma training points. Odcinek już trwa trochę długo. Wypadałoby go zakończyć, ale myślę, że najpierw jednak wezmę się i ubiję bandytów. Tak by było dobrze. Okej. Tak, na wszelki wypadek safe. W tej grze żadną miarą nie należy nie doceniać przeciwników, bo to się zawsze dzieje, się to się skończy. Okej. Krótki łuk? A masz z tego? No tak. Jak widać, z szefem bandytów naprawdę nie ma żartów. Jak pieprzą z łuku, to za 15 obrażeń. Co prawda, nasz bohater też nie próżnuje. I zanim wystrzela wszystkie strzały, powinien zabrać spory damage, nawet biorąc poprawkę na pudłowanie. Ajajaj. Na szczęście mamy
dość dobre potki leczące, zaraz skorzystam z nich. W sumie to może powinienem mu dać Egilowi, bo on jednak ma lepsze szanse na trafienie. A teraz już za późno. Najbliżej przy drugim podejściu. No nasz bohater miał dużo szczęścia w tej chwili. Aha, fuck me. Pancerz mi zepsuli. Jestem martwy. Nawet nie ma co patrzeć, tylko jeden strzał i będzie postawił. Jeden celny strzał. Yep. Inaczej, czytanie gry. Tak i tak. Co? Aha. No dobra. Zrobimy inaczej. Dam lepszy pancerz, żeby zbalansować fakt, że nie nosi. Zanim zacznę znowu szarżować ślepo na szefa bandytów, myślę, że otworzę skrzynki. A może są tam jakieś fajne itemki? Tak. O tak, to będzie dobra rzecz. Hełm słońca, tak. Dobry potek leczący, 350 gelda. Na pięcie też była skrzynka. Też używamy wytrych. O, o tak, to jest dobre, tak, to jest dobre. Firebrand, to będzie mocna broń, która nam się długo będzie przydawała. Po tej zręczności. Nie pamiętam, co dokładnie robi zręczność. Ile już mamy? 37, tylko dobra. Niemniej Egil ubiera w tej chwili Firebrand.
Jest to broń dwuręczna, ale jak widać damage skoczył wymiernie. Naprawdę. Poza tym mamy 3 z 4 spotków. I jesteśmy, mam nadzieję, gotowi, żeby tym razem serio stawić czoła szefowi bandytów. Ale to już w następnym odcinku. Do zobaczenia.